Witam Was. Dzisiaj na samym początku krótkie info. Jeżeli ktoś wpłacał wsparcie kanału i nie dostał książki, po prostu skontaktujcie się z nami na szaman21wieku@gmail.com, bo czasami może coś nie dojść i mogą być później jakieś niedomówienia. Kto jeszcze jest zainteresowany, rozwincie sobie opis, że przechodzimy do dzisiejszego filmu. Witam was i na wasze zdrowie. Najpierw ja chcę spróbuj troszeczkę robić troszeczkę jasne, ale normalnie ja nigdy nie wiem, jaki film, jaki temat my robimy. To znaczy, przez 5 sekund, kiedy my startujemy film, on mi mówił, jaki temat to jest. I dzisiaj ja nie wiem ten temat, ale on mówi resztę. Tak jest, witam was. W końcu się dostałem do słowa. Także dzisiaj taki całkiem inny film i tak już mówię, ona praktycznie nigdy nie wie, jaki film my będziemy robić, ponieważ ja to mam tak na kartce i mówię, po prostu siada i pyta się, o czym będzie film, a ja usłyszę sama po drodze. Także wtedy dopiero się dowiaduje, jaki film. Dzisiaj film będzie krótki, ponieważ często też pytacie, czemu nie ma jej w filmie na przykład. Bo bywają filmy, gdzie po prostu jestem sam na tym filmie i jej nie ma na filmie. Po prostu niekiedy jest to nawet i kilka dni pod rząd, gdzie po prostu jej nie ma. Także tutaj są różne sytuacje. Czasami bywa tak, że mam jakiś pomysł w głowie, który chcę po prostu zrealizować i w ten sam moment siadam i po prostu robię ten pomysł, a ona wtedy po prostu śpi. Ponieważ jest gdzieś w nocy czy coś w tym stylu i po prostu no, nie jest obecna. No nie będę jej przecież w środku nocy z łóżka zrywać teraz, żeby ją wytargać stamtąd i powiedzieć, chodź szybko, bo musimy filmować. Tylko po prostu zostawiam ją spać, niech ona sobie śpi, a ja po prostu gdzieś albo tutaj niekiedy staram się nagrywać. Tylko to nie zawsze też wychodzi, ponieważ nie chcę jej budzić jakimś głośnym krzyczeniem tutaj moim i tak dalej, ponieważ jednak to słychać. A często wychodzę po prostu albo tam do sieni, to jest przy tych drzwiach, albo po prostu idę na strych, tam gdzie koty siedzą, tam między kotami sobie siądę i po prostu tam nagrywam. Także tak, to też takie filmy mają miejsce. Czasami bywa też tak, że po prostu ma jakieś inne zajęcia i po prostu nie może w tym momencie nagrywać ze mną filmu, a ja mam taki pewien grafik, który chcę tam sobie zrealizować, że to w tym momencie dany film pójdzie. Więc po prostu siadam i też nagrywam sam. Jest jeszcze inny moment całości, że po prostu, jak to każda kobieta chyba, po prostu w danym momencie nie ma ochoty wcale niczego nagrywać, także po prostu też nie pokazuje się w tym filmie, bo po prostu nie ma ochoty na to. No to chyba jest u kobiet normalne takie coś, że często nie mają na coś ochoty, także po prostu wtedy nie nagrywają. No. Bo my kobiety mamy cały czas... No ja nie, ale inne kobiety mają bardzo duże razy w roku ból głowy. No ciebie na szczęście głowa nie boli. Także no tak to mniej więcej wygląda i to są właśnie te momenty, kiedy po prostu sam nagrywam jakiś film i wtedy jej po prostu tutaj nie ma na tym filmie. Także to nie jest tak, że ona od razu już gdzieś wyjechała do Honolulu, czy jakby to ktoś powiedział na Śląsku, utopiła się w Maślące. To się tak też się nie stało. Tylko po prostu miała coś innego do roboty, albo nie miała ochoty wcale, albo po prostu spała, bo bywa tak, że ja niekiedy film o 3 w nocy potrafię nagrywać, gdzie mi nagle coś przyjdzie do głowy, myślę, kurczę, to trzeba teraz zrobić, muszę to nagrać od razu, bo jutro już nie będę mieć tych myśli tak poukładanych, jak je teraz miałem. Można to powiedzieć, to jest taka forma jak gdyby przekazu, który dostaję, że teraz po prostu muszę to nagrać. I w tym momencie mam to w głowie i obojętnie, czy jest to 3 w nocy, czy jest to 4, czy 5, siadam, wyciągam kamerę i po prostu nagrywam. I to jest tak samo, kiedy jestem na dwór, na czas i jest tak cicho, tak spokojnie, bez traktora, bez samochodu, bez tira, bez psów i wie co, jeszcze jestem na dwór. Bo kiedy jestem, bo dzisiaj rano byłam na dwór i on widział ten filmik i ja nie mówiłam nic na ten filmik,
ale był cały czas, było psy na tyłu i to dla mnie to jest trudno namówić, kiedy cały czas ja mam ten, te wiesz co, jak to mówisz? Szczekanie w uchu. Tak, to nie jest fajnie dla mnie, na robię filmik, to również to nie jest fajnie dla was, kiedy wy, słuchajcie, kiedy ja mówię polskiego język, plus dodatkowy ekstra dźwięk na tyłu, to nie jest optymalnie sytuacja dla mnie. Także ona musi mieć też perfekcyjny moment do nagrania. Ja to staram się zawsze po prostu improwizować, ponieważ jak mam dany pomysł, który mam do przekazania, no to po prostu już mnie tam za bardzo nie interesuje tło, czy jak wyglądam, czy jestem zaspany, czy nie wiadomo co jeszcze, tylko po prostu to realizuję, ponieważ informacja jest w tym momencie dla mnie ważna do przekazania, a nie wszystko wokół, czy jak ja tam wyglądam, czy trochę to mam, czy się rozpływają mi oczy, czy już po prostu nie spałem 48 godzin. Po prostu już mnie to wtedy nie obchodzi, tylko po prostu siadam, nagrywam i jest jak jest. Czasami to wychodzi jak wychodzi, że jakby to ktoś powiedział, że wyglądasz jak pół pupy za krzaka. Ale mniejsza z tym, po prostu chodzi tutaj o przekaz w tym momencie, żeby to poszło. I dla mnie to nie ma różnicy, jaka to będzie forma tego wszystkiego. Ja mógłbym w danym momencie też i głos na przykład sam nagrać i wypuścić sam głos, ale... Ale dla mnie jest również, ja muszę myśleć na polskiego język, kiedy ja chcę mówić, kiedy tak. Jestem sama na dwór. Koncentracja właśnie. Tak. I każde distraction, offlading. Takie właśnie rozproszenie uwagi. No. To jest dla mnie taki... Okej, dobra, ja idę z powrotem do domu i chyba za 2-3 godziny, ale od ten moment ja nie wiem, albo ja mam jeszcze ochotę na zrobić ten filmik. I ja robię tak samo, jak on robi ten filmików, mam ideę na głowę i ja chcę robić ten filmik od razu. Ja nie robię ten filmików sama w domu na rano, bo on śpi jeszcze w tym momencie. I ja nie chcę on odbudzić. Bo kiedy on idzie, bo dzisiaj rano to było 4 albo 5, kiedy on był do wózka. I później ja przyjął na dwór i ja myślałam, nie znowu ten psy. I tak, bo to na czasem my słyszymy to też tutaj w domu i on potrzebuje niego spokój, niego sen, snu, co jest ten słowo. Tak. No trzeba się czasami wyspać, nie? Ciężko by było ciągle bez spania. Tak, ale my też wiemy, co to jest, kiedy ludzie mają za małe godziny w łóżku, bo to źle na nasze zdrowie, naprawdę. Tak. Sen jest ważne, żeby po prostu mieć dostateczną ilość snu. Tak. Dobra, moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda, dlatego nie ma jej po prostu w każdym filmie, bo jak jesteś zmęczona, to też nie będzie już filmy nagrywać, bo zaczynają jej się mieszać słowa po prostu, polskie z innymi i wychodzi to wtedy już naprawdę bardzo dziwnie, także wtedy to już ich też po prostu nie ma, bo to nie ma najmniejszego sensu. Danke, nie tyle mali ma wolek. Wtedy już nic byście z tego nie zrozumieli. Tak. Także tak, takie to ten, nie ma żadnej teorii spiskowej za tym, ani nic takiego, czemu jej czasami nie ma, tylko po prostu jest to normalne. Ja chcę podziękować jeden osób na ten karusel, ten no, proszę, ktoś ty tam mówisz. Zauważył, że jakiś jeden jeździł, tam bokiem jeździł, także udało się go poprawić, także dzięki za spostrzegawczość. Ale to było dla mnie... To troszkę... może mysz go przesunęła. Chyba tak. Ale dla mnie to był też taki... Ty mi dałeś ulicę z powrotem na moją historię. Kiedy miałam 8-9 lat, to ja ja przeczytałam tę książkę od Dick Trom en zijn ezel. Ten ludzie, którzy znają holenderski język, so, szukajcie i wy wiecie, po co to było dla mnie fajnie. Dobrze, także tyle na dziś. Trzymajcie się, hej. Pozdrawiam was. Snu jest właśnie. Zdrowie, jedzenie jest właśnie. I wasze zdrowie leży w wasze ręce. Nasze zdrowie leży w nasze ręce.